dzisiejszego nauczania, dzisiejszej inspiracji, to jest nie wszystko cenne, co widać. Nie wszystko cenne, co widać. Inicjatywa na taki tytuł wzięła się stąd, że zacząłem dostrzegać, iż często w naszym życiu zaczynamy uważać za cenne rzeczy, które widzimy, a życie nam pokazuje, że rzeczy cenne to zazwyczaj są te, których nie widzimy. Absolutnie jest pewne, że powołanie właśnie jest czymś takim, czego nie do końca widzimy, z czym często się zmagamy, czego często nie widzimy, ale wejście w miejsce naszego powołania uwalnia nas do absolutnie niesamowitych rzeczy. Zgodzicie się z tym? Amen. Rzeczy, które często są innowacyjne, które są niezwykłe, które są ponadczasowe, biorą się z osobistej relacji z Bogiem i ze stanięcia w miejscu powołania. Generalnie zauważyłem, że nie ma innej rady. Jeśli nie staniemy w miejscu powołania i nie jesteśmy w bliskiej relacji z Bogiem, to okazuje się, że te rzeczy, które robimy, być może dla świata będą ponadczasowe. Ale dla Boga? Na podstawie swojego życia widzę bardzo mocno, że Bóg lubi nas zaskakiwać. On czyni znacznie dalej, niż my jesteśmy w stanie widzieć, niż jesteśmy w stanie zauważyć. Jeśli by się zastanowić, jak nasze życie wyglądało kilka lat temu, twoje i moje, to nagle by się okazało, te kilka lat później, że to, co widzieliśmy w naszym życiu, nie byliśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Okazuje się, że nie uwierzylibyśmy, że tyle i takie rzeczy wydarzyły się w naszym życiu, patrząc z perspektywy czasu. I coś, co kiedyś uważaliśmy za cenne i patrzyliśmy na te rzeczy z perspektywy niezwykle cennych rzeczy, okazało się, że Bóg ma dla nas znacznie więcej w znacznie szybszym czasie. Ale często są to inne rzeczy niż te, o których marzyliśmy, ale jak się okazuje, są to rzeczy znacznie ważniejsze dla naszego życia niż kiedykolwiek myśleliśmy. Bóg ciągle chce cię rozwijać. Nie ma miejsca w naszym życiu, kiedy Bóg by powiedział już, zatrzymaj się, stań i pozostań. Bóg ciągle chce cię rozwijać, chce, abyś przechodził progres w swoim życiu. John Maxwell mówi, starania, by robić wszystko, podobnie jak starania, by nie robić nic, wyssą z ciebie życie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wypełniali bardzo precyzyjnie to, co Bóg do ciebie i do mnie mówi. Abyśmy wypełniali Jego wolę dla twojego i dla mojego życia bardzo precyzyjnie. Abyśmy wypełniali to, co On zaplanował dla ciebie i dla mnie. I historia, o której chcę w dniu dzisiejszym mówić, to historia niesamowitego męża Bożego. To historia Jozuego. Ale przed księgą Jozuego w dużym skrócie lud trafia do niewoli egipskiej, następnie Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu i kiedy mieli już wchodzić do ziemi obiecanej, przed Jordanem rozbili obóz. I to w tym momencie zaczyna się historia, o której właściwie chciałbym w dniu dzisiejszym mówić, ale to, co się działo wcześniej, też ma niezwykły wpływ na to, jak potoczyło się życie Jozuego, bo Jozue wcześniej był sługą Mojżesza. I zapisałem sobie punkt pierwszy, o którym chciałbym powiedzieć jako o każdym punkcie w dniu dzisiejszym, więc punkt pierwszy brzmi: jesteś stworzony do wypełnienia powołania, ale czekają na ciebie lata Bożego szkolenia. Bardzo często, kiedy myślimy o powołaniu, to bardzo często też się modlimy: Boże, powołaj mnie, wyślij mnie. A ja zauważyłem, że jak w przypadku Jozuego, tak i w naszym przypadku, bardzo często jest tak, że Bóg nas przez pewien okres czasu do czegoś przygotowuje. Druga Mojżeszowa 24:13. Wstał zatem Mojżesz, a wraz z nim jego sługa Jozue. I Mojżesz wszedł na górę Bożą. I tutaj jest moment, kiedy Jozue zaczyna wchodzić w miejsce powołania. Ale to, co się działo w Jozuego życiu, pokazuje mi, że powołanie zaczyna się znacznie szybciej, niż my myślimy. Powołanie jest dla nas już wtedy, zanim my o nim wiemy i zanim je rozumiemy. Moje i twoje powołanie jest już ulokowane w tobie i we mnie, zanim ty je poznasz tak naprawdę, czym ono jest. Bóg powołanie umieścił w tobie już przy stworzeniu świata. Wyobraźcie sobie sytuację, że jest nas tak wiele na tej sali i tak wiele online, a Bóg myślał o tobie jako o jednostce, myślał o tobie i o mnie i On ulokował w tobie powołanie, niesamowity dar, niesamowite ziarno. To jest ekscytujące. Uwierz mi, że Bóg nie ma dla ciebie tego samego, co ma dla Kowalskiego, czy ma dla jakiegoś Skiby. Bóg przygotował dla twojego życia naprawdę coś niezwykłego i wiem to po swoim życiu i widzę to po waszym życiu. Bóg przygotował dla każdego z nas coś niesamowitego. Jozue przez 40 lat był sługą Mojżesza. Przez 40 lat był sługą Mojżesza.
Wiemy o tym, bo przez pierwsze 40 lat spędził na dworze córki Faraona, kolejne 40 wypasał owce, ale 40 lat on wychodził do ziemi obiecanej, proszę? Mojżesz. I od początku jest napisane, że Jozue był sługą, czyli on się uczył, on się szkolił. Jako sługa uczył się od Mojżesza na poligonie. Na przykład Księga Wyjścia 17:13, Jozue natomiast pokonał Amalekitów i ich wojsko ostrzem miecza. Zanim wejdziemy w miejsce powołania, czeka na ciebie często nauka, czeka na ciebie często bycie sługą. To nie znaczy, że jeszcze nie jesteś w miejscu swojego powołania, to najprawdopodobniej oznacza, że Bóg przygotowuje ciebie i mnie do czegoś nowego, do czegoś ważnego, do czegoś absolutnie niezwykłego. Cała chwała dla Jezusa. W naszym życiu jest moment, kiedy robimy różne rzeczy dla różnych spraw, ale przychodzi moment, kiedy zaczynamy poprzez zrobienie w kierunku Jezusa tego pierwszego kroku, kiedy zaczynamy w odpowiedzeniu na tak, na Jego zaproszenie do życia z Nim. Przychodzi taki moment, kiedy ziarno powołania zasiane w tobie i we mnie zaczyna rosnąć. Jozue wiedział przez wcześniejsze namaszczenie, on wiedział, że jest przeznaczony do wprowadzenia ludu izraelskiego do ziemi obiecanej. On o tym już wiedział, mówi o tym Księga Powtórzonego Prawa 31:7. Potem Mojżesz poszedł i w tych słowach przemówił do całego Izraela. Mam dzisiaj 120 lat, nie jestem już w stanie pełnić mych obowiązków. Ponadto Pan mi zapowiedział nie przekroczyć Jordanu. Mojżesz już wiedział, że nie przekroczy Jordanu, ale później werset 7, przeskoczmy do niego. Następnie Mojżesz przywołał Jozuego i powiedział do niego na oczach całego ludu. Bądź mocny, nabierz odwagi, gdyż ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać ich ojcom i ty dasz im ją w dziedzictwo. Pan zapowiedział Mojżeszowi już wcześniej, nie przekroczysz Jordanu, ale Pan wiedział też, że zrobi to Jozue. On wiedział, kto będzie następcą Mojżesza. Więc Pan zna rzeczy, które ty wykonasz za 10 lat, on wie rzeczy, które ty wykonasz za 20 lat. Skoro wiedział o Jozue, to wie też o tobie. Nie jesteś mniej ważny. Jesteś bardzo ważny w oczach Pana. Mimo tego, że wiesz o swoim powołaniu, jesteś bardzo mocnego. Jest napisane, nabierz odwagi i bądź mocny. To często, czego się musimy nauczyć, aby osiągnąć dojrzałość do wykonywania wielkich rzeczy dla Boga, to nabranie odwagi i bycie mocnym. W dzisiejszym świecie chyba musicie przyznać, że odwaga i bycie mocnym to niesamowicie ważne cechy. To są cechy, które interesują pracodawców. Taka szczera odwaga. Nie głupia odwaga, tylko szczera odwaga. Bycie mocnym również. W twoim i w moim życiu są czynności, które Pan zaplanował dla ciebie. Być może jeszcze nie jesteś na siłach. Być może nie znasz, nie masz pewności. Być może jeszcze jesteś na etapie, w którym ja byłem kilka lat temu. Bo kto by pomyślał, że 7 czy tam 8 lat temu Jakub Skiba będzie szukał Królestwa Bożego zamiast narkotyków? Absolutnie nikt. Kto by pomyślał, że będę współrealizował Boże marzenie o współtworzeniu Kościoła w Jeleniej Górze? Absolutnie nikt. Ale właśnie, był ktoś. Artur zna. Ale był ktoś, kto nigdy we mnie nie zwątpił. Był ktoś, kto kochał mnie i wierzył we mnie, zanim ja uwierzyłem w siebie. Był ktoś, kto uwierzył w ciebie, zanim ty uwierzyłaś w siebie. Amen. Ktoś, kto kochał mnie i czekał na mnie, zanim ja to wszystko zrozumiałem i zanim ty to wszystko zrozumiałeś. Przejdźmy do punktu drugiego. Więc punkt pierwszy, Boże szkolenie, niesamowite rzeczy, ale punkt drugi, do którego często się śpieszymy. Przyjdzie moment Bożego przeniesienia. Pan ciebie przyniesie na wyższy poziom. Przyjdzie taki moment, kiedy Pan przyniesie na wyższy poziom. Księga Jozuego 1:1. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela dalej. I później przeskoczmy do wersetu 5. Nikt się przed tobą nie ostoi. Po wszystkie dni twojego życia, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny. Bądź mocny i mężny.
Ty bowiem oddasz dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam. Ja przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I to, co jest mega zaskakujące dla mnie, Bóg przemówił do Jozuego, mówiąc: nabierz w punkcie pierwszym, a teraz Bóg mówi: bądź mocny i mężny. Kiedy już nabraliśmy, przychodzi moment na to, żeby być. Kiedy już nabrałeś, przychodzi moment na to, żeby być mocny i mężny. To znaczy, że Jozue nabrał, jest i tego nie stracił. I to, co w tym momencie chciałbym powiedzieć, to dopilnuj, aby nie stracić zapału. Okres nauki często może być okresem trudnym. Wszyscy chyba pamiętamy taki okres nauki, który był dla nas okresem trudnym i nie chodzi tu bynajmniej o szkołę. Pamiętam po sobie moje początki, mógłbym nazwać odrobinę taką pracą u podstaw. Robiłem rzeczy, których do końca nie rozumiałem, ale wiem, że gdybym się zatrzymał i nie wierzył, że Bóg przygotowuje mnie do czegoś więcej, to najprawdopodobniej poddałbym się. Dlatego warto w swoim sercu mieć wizję, że jest dla nas więcej. Nie poddawać się, ale wierzyć, że jest coś więcej. Uczyć się z pokorą i wierzyć, i wiedzieć wręcz, wiedzieć, być w 100% przekonany, że jest dla nas więcej. Na przykładzie Jozuego widzę, że Bóg do ciebie i do mnie chce mówić bardzo bezpośrednio. Był czas na naukę, teraz jest czas na wykonywanie rzeczy. Być może jesteś na etapie, kiedy musisz się jeszcze uczyć. Ja jeszcze jestem na tym etapie. Im bardziej chcesz Bożych rzeczy w życiu, Bóg będzie cię testował. On będzie cię sprawdzał i będzie dawał ci więcej. Będzie cię przemieszczał dalej. Dla mnie to jest niesamowite ważne. Powtórzę to jeszcze raz. Im bardziej chcesz Bożych rzeczy w swoim życiu, Bóg będzie cię sprawdzał, testował, ale będzie ci dawał więcej. Będzie cię przemieszczał. Te przemieszczenie dalej możemy porównać do drogi Jozuego i właściwie całego narodu izraelskiego. Okazuje się, że podczas drogi, którą oni pokonywali, Bóg dawał im plan na kolejny krok. On ma dla ciebie plan na kolejny krok. Jeśli jeszcze nie masz pewności w tym, co robisz, a Bóg daje ci instrukcję na następny krok, to bądź pewien, że On da ci plan na każdy krok. Musimy mieć łączność z tym, który ten plan wymyślił. Musimy mieć łączność z tym, który ten plan wymyślił. Punkt trzeci. Długa wiara to podstawa w niecodziennych walkach w drodze do celu. Najlepszy duchowy poligon właściwie jest na trudnych sytuacjach. Ty i ja przechodzimy przez różne sytuacje w życiu. Często w miejscu, w którym nie widzimy rozwiązań, w którym widzimy jedynie ludzkie rozwiązanie. Ale się okazuje, że kiedykolwiek w życiu było nad naszym życiem wypowiedziane słowo, i chciałbym, abyście sobie takie słowo, które było wypowiedziane nad waszym życiem, przypomnieli. I kiedy bierzemy to słowo w swoje ręce, w swoje serce i zaczynamy nim walczyć, okazuje się, że za każdym razem przychodzi odpowiedź z nieba. Kiedy ja kilka lat temu usłyszałem pewne rzeczy na temat mojego życia, wtedy jeszcze totalnie nie wierzyłem, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. I za każdym razem, kiedy teraz czuję się źle i jestem w gorszej sytuacji, mogę wziąć to słowo, które dał mi Pan, i zawalczyć z nim i powiedzieć, że to jest nad moim życiem wypowiedziane i to się stanie. Ale też jest moment, że kiedy idziesz do ziemi obiecanej, to w swoim życiu najprawdopodobniej będziesz musiał stoczyć walki. Aby wypełnić plan przygotowany przez Pana, powtórzę to jeszcze raz, musisz być w ciągłej relacji, w kontakcie z tym, który ten plan zaplanował. Kiedy Jozue z narodem izraelskim przeprawił się przez Jordan, co było potwierdzeniem tego, że Pan jest z Jozue, Jozue 3,7 mówi: Pan tymczasem powiedział do Jozuego: dzisiaj zacznę wyróżniać cię na oczach całego Izraela, by ludzie przekonywali się, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Pojawiło się kolejne zadanie. Zdobycie Jerycha. Całkowicie zamknięte miasto, nikt nie może wejść ani wyjść. Nasze niemożliwe jest zabawne w oczach Pana, bo dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. Jozue 6,1 mówi: na wieść o nadciągających Izraelitach Jerycho całkowicie zamknęło swe podwoje. Nikt nie mógł wyjść z miasta ani do niego wejść. Pan tymczasem powiedział do Jozuego: spójrz,
Wydaję w Twoje ręce tych mężnych wojowników, Jerycho i jego króla. Obejdźcie miasto dookoła, wy wszyscy zdolni do walki. Okrążcie je jeden raz. Tak czyńcie przez 6 dni. Niech przed skrzynią idzie 7 kapłanów z 7 trąbami z baraniech rogów. 7 dnia obejdźcie miasto 7 razy, a kapłani niech zadmą wrogi. Gdy tylko kapłani zaczną trąbić, niech cała reszta wojska wzniesie potężny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta padnie. Gdy to się stanie, niech wojsko rusza wprost przed siebie. Do tego była potrzebna naprawdę wielka wiara. Do naprawdę niecodziennej walki zawsze jest potrzebna niecodzienna wiara. Tak niecodzienny i niekonwencjonalny plan właściwie mógł mieć tylko Bóg. Często w naszym życiu są takie rzeczy, które Bóg do nas mówi, ale to jest wręcz niewiarygodne. My się często boimy takich rzeczy. Ale jeśli to jest tak niewiarygodne, to musisz wejść na niewiarygodny poziom wiary i po prostu zdobyć to. I po prostu zdobyć to. Nikt na co dzień nie myśli o tym, aby obkrążać mury, żeby zdobyć miasto. To jest abstrakcja. Obkrążmy mury, żeby zdobyć miasto. Ale chcę ci powiedzieć, żebyś ty i ja dał Panu miejsce na Jego działanie. To jest coś, co bardzo często zapominamy. To jest coś, o czym ja też często zapominam. Nie pozwól, by zatwardziałość Twojego i mojego serca blokowała nas przed zdobyciem ziemi obiecanej, Twojej ziemi obiecanej. Niekiedy mamy w życiu sytuacje, które z naszej perspektywy są absolutnie nie do przejścia. Nie możemy je przejść, ale Boża strategia potrafi nas zaskakiwać. Pozwól Bogu działać w swoim życiu. Daj Bogu przestrzeń do ponadnaturalnego działania. Pokonasz tę przeszkodę, dasz radę, bo Bóg jest z tobą. No i zdobyli. I przyszedł moment, kiedy zdobyli. Po tylu latach Izrael zdobył ziemię obiecaną. Coś, na co czekali tyle lat, przyszło do nich. I chcę ci powiedzieć, że jeśli oni zdobyli, to ty też będziesz na 100% w miejscu, w którym będziesz usatysfakcjonowany. Powiesz, zdobyłem. Dzięki Bogu zdobyłem. Wejdziesz na ścieżki swojego powołania. Przyjdzie moment, kiedy wejdziesz na ścieżki swojego powołania. I punkt 4. Podczas wypełnienia swojego powołania możesz ponieść klęski. Zbadaj swoje kroki. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Był moment w życiu Jozuego, który mógł być momentem strasznym. Przeszli przez Jordan, zdobyli Jerycho, aż nagle przychodzi klęska. Jest napisane, że ta klęska sprawiła, że serce ludu stopniało, stało się niczym woda. I postawa Jozuego, pierwsza klęska, to musiało być naprawdę straszne. Jozuego 7:6. W obliczu tej klęski Jozue rozdarł swoje szaty, padł twarzą ku ziemi przed skrzynią Pana i leżał tak do wieczora. On i starsi Izraela posypywali też prochem swoje głowy. Jozue zwrócił się przy tym do Boga. Ach, wszechmocny Panie, dlaczego właściwie przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy po to, aby nas wydać na zgubę w ręce Amorytów? Obyśmy raczej zostali po tamtej stronie Jordanu. O mój Panie, co mam powiedzieć po tym, jak Izrael uciekł przed swoimi wrogami? Różnie można to zinterpretować, ale to, co ja bardzo mocno z tego wyciągnąłem, to odpowiedź Boga na to, co zrobił Jozue. Bo w 10 wersecie jest napisane, Pan odpowiedział Jozuemu, wstań, dlaczego leżysz twarzą ku ziemi? Izrael zgrzeszył, przekroczyli przy tym moje przymierze, którego nakazałem mi strzec. Wzięli z tego, co było obłożone klątwą, ukradli to, skłamali i ukryli wśród swoich rzeczy. Bóg ma odpowiedź na twoją klęskę, zanim ją przejdziesz. Nie poddawaj się, wstań. Boża odpowiedź jest niesamowita. Wstań. Dlaczego leżysz twarzą ku ziemi? Podnieś się. Zbadaj, co miało wpływ na twoją klęskę. Być może zboczyłeś z wyznaczonej drogi. Bóg cię nadal kocha. I czeka na to, aż ty i ja powrócisz na tą właściwą drogę. To od ciebie zależy, jak szybko się podniesiesz i jak szybko wejdziesz znów w miejsce swojego powołania. Jestem daleki od podstawy, w której odpowiedzialność przerzucam na Pana i mówię, Panie, ty mnie podnieś, bo Pan mówi do mnie, wstań. To jest nasz krok i to ja i ty jesteśmy odpowiedzialni na to, za to, jak szybko wejdziemy z powrotem na drogę Pana. I punkt 5. Zdobywania ciąg dalszy. Nie zostawaj w miejscu. Kiedy pisałem z pastorem Jarkiem, pastor Jarek powiedział, pierwszy punkt będzie moim ulubionym, zdradziłem.
Dla mnie też był ulubionym, bo lubię kwestie szkolenia. Ale punkt piąty jest dla mnie niesamowicie ekscytujący. Bo to jest punkt, który mówi o tym, że zawsze jest więcej. Że my nie powinniśmy dochodzić do miejsca powołania i w tym miejscu się zatrzymać. Że nigdy nie będzie, że Jezus do mnie powie, słuchaj Kuba, weź sobie zrób kawkę, zjedz krakersy i zostań. Chcę ci powiedzieć tobie i sobie i do swojego serca, że zawsze jest więcej. Kiedy dochodzimy do stanięcia w miejscu powołania, nigdy nie ma takiej sytuacji, kiedy Pan powie stop. A Jozue? Najpierw jest opisane zdobycie Aj, zwycięstwo nad Gibeonem, pokonanie Jabina, później są pokonani królowie Zajordania, pokonani królowie Kanaanu. Tego jest naprawdę masa. I Jozue 13:1 mówi, gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, Pan powiedział do niego, zestarzałeś się, jesteś w podeszłym wieku, a do przejęcia zostało wciąż bardzo wiele ziemi. Niesamowite. Zostało do przejęcia bardzo wiele ziemi. To znaczy, że w twoim i moim życiu też zostało do przejęcia bardzo wiele ziemi. Cała chwała dla Jezusa. Kiedy już ci się wydaje i mi, że w sumie super, to co mam, strefa komfortu jest, więcej mi nie trzeba, Pan mówi super, córko, synu, ale jest więcej. To dopiero początek. I to jest w tym wszystkim niesamowicie cenne i ekscytujące. Wykorzystuj swój potencjał, wykorzystaj swój potencjał, wejdź na ścieżki powołania. Zrób to dla dobrych celów. Nie stój w miejscu, ale zrób wszystko w miejscu, w którym jesteś. Nie stój w miejscu, ale zrób wszystko w miejscu, w którym jesteś. I teraz podsumowując, przejdziemy przez wszystkie punkty. W twoim życiu jest czas na to, abyś się wyszkolił. Punkt pierwszy, jesteś stworzony do wypełnienia powołania. Czekają na ciebie lata Bożego szkolenia. Pamiętajmy, że Bóg umieścił w tobie i we mnie unikalne powołanie. W punkcie drugim mówiliśmy o tym, że przyjdzie moment Bożego przeniesienia. Po szkoleniu przyjdzie moment Bożego przeniesienia. Pan cię przeniesie na wyższy poziom. Pamiętajmy też, że długa wiara to podstawa w niecodziennych walkach w drodze do celu. Musimy mieć długą wiarę, musimy mieć silną wiarę, bo do niecodziennych walk potrzebna jest niecodzienna wiara. Podczas wypełnienia swojego powołania, punkt czwarty, możesz ponieść klęski, nie załamuj się, wstań, zbadaj swoje kroki, bo to jeszcze nie jest koniec. I punkt piąty, o którym w dniu dzisiejszym mówiliśmy, to jest zdobywania ciąg dalszy. Nie zostawaj w miejscu i przede wszystkim wykorzystuj swój potencjał i swoje powołanie i pamiętaj, że zawsze dla ciebie i dla mnie jest więcej.